Rozmowa dnia. A w studiu naszym gość Marek Sawicki, były minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. A pana opinia na temat powołania komisji do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold? Zanim dodam jeszcze do tego kalendarza, dzisiaj Matki Bożej Siewnej, a więc rozpoczęcie siewów w rolnictwie, nowe zasiewy, nowa nadzieja. Natomiast myślę, że powołanie komisji śledczej w sprawie Amber Gold jest to niestety przyznanie się także obecnej władzy do tego, że prokuratura, że organy ścigania są w państwie słabe. To jest brak wiary do tych organów, stąd chęć wyjaśnienia tego przez komisję śledczą. Ale mamy doświadczenia z komisji śledczych licznych w sejmach poprzednich kadencji i wiemy doskonale, że te komisje niewiele wyjaśniły. Natomiast mogą być dobrą trampoliną dla polityków do odbicia się na kolejne kadencje. No ale w komisji są przedstawiciele rozmaitych partii. To sugeruje pan w ten sposób, że również i PSL swojego członka zamierza potem zagospodarować w jakiś efektowny sposób, jak już go cała Polska pozna. Akurat Angelika Możdżanowska jest już zagospodarowana. Ona jest wiceprzewodniczącą klubu, jest posłanką, wcześniej senatorem już rozpoznawalnym, więc nie sądzę, żeby się tu promowała. Natomiast muszę powiedzieć, że to, co mnie w tej komisji niepokoi w sposobie jej powoływania, to fakt, że mamy do czynienia z komisją typowo polityczną, bo jest 5 polityków PiS-u, 4 polityków opozycji. Komisja śledcza, żeby była sprawna, mogła się składać z 5 posłów, po jednym z każdego klubu. Nie potrzeba było tutaj mieć przewagi politycznej. Natomiast sprawozdanie komisji tak przyjmuje większość parlamentarna, przyjmuje Sejm na posiedzeniu plenarnym i wtedy oczywiście byłaby ta dyskusja polityczna. Natomiast praca mogła mieć charakter bardziej merytoryczny. Ale komisja, która wyjaśniała... 5 posłów PiS-u, chcę panu redaktorowi państwu powiedzieć, że będzie między sobą rywalizować opozycję w tej komisji. Natomiast nie sądzę, żeby wszyscy ci posłowie byli aż tak merytoryczni jak przewodniczący. A ja pamiętam, jak działała komisja do spraw wyjaśnienia afery hazardowej i tam politycy Platformy współzawodniczyli ze sobą to, jak zamieść tę aferę pod dywan. Prawda jest taka, że jak porównamy sobie wyniki, raport tej działalności tej komisji i to, co dziennikarze tymczasem odkrywali, bo pamiętam też nawet telewizja TVN24 miała specjalny blog, na którym codziennie analizowano wystąpienia kolejnych świadków. Dużo więcej ważnych rzeczy na temat tego, jak ta afera wyglądała, można się było z tych dziennikarskich śledztw dowiedzieć, niż z tego, jak to właśnie politycy Platformy Obywatelskiej aferę wyjaśniali. To też była polityczna komisja. Ja też pamiętam, panie redaktorze, komisję bankową, w której pracowałem i też żeśmy próbowali wyjaśnić. Komisja Bankowa miała swoją przerwę ze względu na potrzebne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, czy nie wykracza poza tam chodziło o zakres, prac swoich, komisji, tak. swoich zadań, więc tak naprawdę przez tą przerwę nie było tego bicia politycznej piany. Natomiast też żeśmy do końca pracy nie wykonali, bo te kwestie, które są natury prawnej, no nie zawsze są posłom bezpośrednio dostępne. Trzeba naprawdę dużo czasu, dużo samozaparcia i także wiedzy prawniczej, żeby do wszystkiego dotrzeć. Więc ja życzę tej komisji powodzenia, bo rzeczywiście prawie 20 tysięcy poszkodowanych, ogromne straty, blisko 1 miliard złotych umoczonych w piramidzie. Wcześniej wiele sygnałów, że i szef Amber Gold i jego żona prowadzili niejasne, nieczyste, wręcz interesy niezgodne z prawem, a mimo to bank funkcjonował, więc z pewnością dla mnie nie kwestia samego wyprowadzenia i końca Amber Gold jest istotna, ale to, jak doszło do jego powstania, mając na uwadze wcześniejszą działalność gospodarczą tych państwa. Krótko mówiąc, kto stał jeszcze za Marcinem P., czy miał jakąś polityczną osłonę i co się działo za kulisami? Czy był to przysłowiowy Nikodem Dyzma okresu międzywojennego? Mamy rekordowo niskie w tej chwili w Polsce bezrobocie. Jak przekłada się to na sytuację na wsi, na sytuację w rolnictwie? Czy rolnictwo odczuwa brak rąk do pracy? Czy też napływ pracowników z Ukrainy wyrównuje sytuację? Z pewnością rolnictwo towarowe, ale to rolnictwo związane z produkcją owoców i warzyw odczuwa brak rąk do pracy i niezależnie od tego, jaka skala
pracowników ukraińskich przelewa się przez Polskę, to jednak trwałość zatrudnienia, też powiedzmy fachowość wykonywanej pracy, to niestety rolnicy zgłaszają, że z tym są problemy. Tym bardziej, że dzisiaj mamy sytuację, w której także mamy wyjątkowo niskie ceny na rynkach rolnych, w związku z tym także koszty zatrudnienia mają ogromny wpływ na ekonomikę gospodarstw, więc ten przepływ i siła robocza ze wschodu dla rolnictwa w tej chwili, dla tego rolnictwa właśnie towarowego z obszaru sadownictwa, ogrodnictwa ma ogromne znaczenie. Sadownicy w poniedziałek będą protestować w Warszawie. Domyślam się, że właśnie przeciwko zbyt niskim cenom skupu. To są normalne formy, że tak powiem, wyrażania swojej opinii o aktualnie rządzących. Też jak byłem ministrem, zdarzały się takie protesty. Natomiast ciągle podkreślam, że sam protest nie wystarczy, że oczywiście trzeba się o swoje upominać, ale także trzeba więcej determinacji w zakresie samoorganizowania się. Uważam tu, że nie tylko sami rolnicy zbyt mało się organizują, ale także zakłady przetwórcze. Polska jest nadal takim rynkiem rolnym bardzo mocno rozproszonym, a konkurencja także europejska, chociażby dla przykładu holenderska, duńska, bardzo mocno uspółdzielczona, tam w imieniu rolników, w imieniu producentów i przetwórców na zewnątrz, czy także na rynek wewnętrzny, unijny, występuje jedna korporacja spółdzielcza, jedna duża firma, która na zasadzie giełdy zbiera produkty i potem te produkty rozprowadza po Europie i po świecie. I w Polsce musimy się czegoś takiego dopracować, bo przy każdym rządzie, przy każdej obniżce cen na rynkach światowych będziemy musieli protestować, a te protesty niewiele dadzą, bo aktualnie rządzący nie mają zbyt wielu instrumentów na to, żeby sytuację poprawić. Mamy w tej chwili nadprodukcję w rolnictwie, czy może po prostu dusimy się z powodu na przykład wojny handlowej z Rosją? Wojna handlowa z Rosją ma tu niewątpliwie wpływ na funkcjonowanie naszego rynku, szczególnie Polski Wschodniej, bo tu mieliśmy bliski, łatwy dostęp do rynków rosyjskich, przede wszystkim do Kaliningradu, do Moskwy i tutaj dużo towarów z Polski jechało, ale z tym problemem poradziliśmy sobie. Przecież dywersyfikacja, eksport na kraje azjatyckie, na kraje afrykańskie, ale także bardzo mocna dominacja polskich wysokojakościowych produktów rolnych na rynkach europejskich sprawiły, że ten problem jest nieco mniej w tej chwili dotkliwy. Natomiast nie mamy do czynienia z nadpodażą żywności na rynkach światowych, bo ponad miliard ludzi nadal na świecie głoduje. 3 miliardy jest niedożywionych. Mamy do czynienia ze złą organizacją rynków światowych i z brakiem zaangażowania dużych mocarstw gospodarczych na rzecz pomocy tym, którzy żywności potrzebują. Gdyby dzisiaj 1/10 tych pieniędzy, które wydaje się na prowadzone działania wojenne, przeznaczyć na wykup żywności i jej dystrybucję dla potrzebujących, to z pewnością ceny poszłyby w górę co najmniej o 30%, więc to jest główny problem. Jak pan ocenia przyjętą w poniedziałek przez rząd strategię walki z afrykańskim pomorem świń w Polsce? Główny element, wykup 100 tysięcy sztuk zwierząt, przerobienie później tego mięsa na konserwy, pasztety. To są działania po. Natomiast doskonale wiedział minister Jurgiel, minister Bogucki, są z województwa podlaskiego, jakich metod trzeba używać w zwalczaniu tej choroby. Ja byłem zdziwiony, że przez 8 miesięcy nie czynili nic na rzecz ograniczenia i zwalczania tej choroby, a wręcz rozróżnili dyscypliny. Jakie to miały być metody? Te metody były przyjęte już przez poprzedni rząd. Zresztą gdyby minister Jurgiel, minister Bogucki sięgnęli do stenogramu ze swoich wypowiedzi z Sejmu, z Komisji Rolnictwa, z obrad parlamentarnych, to oni wówczas 2 lata temu dawali świetne recepty do tego, jak zwalczać afrykański pomór świń. Nie trzeba było 8 miesięcy spać, trzeba było po prostu te swoje recepty zastosować, bo w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przede wszystkim dyscyplina wśród służby weterynaryjnej i wśród rolników. I tu widać wyraźnie, że ostatnie ogniska, a przecież przedwczoraj kolejne,
są przenoszone nie przez dzika, a przez człowieka. Więc jeszcze raz podkreślam, dyscyplina, porządek w zakresie nadzoru nad służbami weterynaryjnymi i z pewnością można te choroby ograniczyć. Bo przypomnę, że pojawiła się w lutym 2014 roku i przez ponad 2 lata mieliśmy zaledwie 3 ogniska i to w takich gospodarstwach, gdzie w największym gospodarstwie było 8 sztuk, tak? 3-5 sztuk trzody chlewnej i było kilkanaście ognisk, kilkanaście źródeł wśród dzików. W tej chwili mamy już prawie 200 źródeł wśród dzików. No i niestety chyba 20 ognisko wśród trzody chlewnej, więc dyscyplina, a nie tylko i wyłącznie działania na rzecz zdjęcia mięsa wieprzowego. Ja przypomnę, że w 2014 roku z terenu z ograniczeniami też skupowaliśmy bez ustawy trzodę chlewną, dopłacając około 1,5 zł do kilograma i ci rolnicy, którzy mieli zwierzęta, świnie w strefie z ograniczeniami, dostali za żywiec wyższe pieniądze niż ci spoza strefy, więc bez ustawy też można było to stosować. Jest Agencja Rezerw Materiałowych, rząd może zlecić jej stosowne kontrakty i może taką akcję przeprowadzić. Mówił Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, były minister rolnictwa. Dziękuję za wizytę w Sygnałach Dnia Radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo.